Smart aging albo potencjał piękna. Czy można być naprawdę ładną, seksowną po 40, 50, po 70, po 80? Czy to jest tylko polityczna poprawność, czy mówimy, że kobieta może być atrakcyjna bardzo długo? Otóż nie. Zauważcie, jakie my mamy przekonania. Na przykład, że po 70 człowiek już ma prawo być w słabej formie, mówiąc nieelegancko, ma prawo zdziadzieć, być mało ruchliwy, może mu strzykać, a ja znam i morsujących, i jeżdżących na nartach, i wy pewnie też znacie zdrowych 70-80-latków, ale w naszej kulturze jeszcze tego jest trochę za mało. I podobnie jest z urodą. Jak zadbamy o potencjał urody, i to się nazywa smart aging, to możemy być piękne bardzo, bardzo długo. Wierzcie mi, ja wypytuję ludzi, co im się podoba, co jest dla nich atrakcyjne, sexy, ładne, charyzmatyczne. I okazuje się, że to nie są idealne rysy i brak zmarszczek w pewnym wieku. On wręcz się staje w pewnym wieku może potencjalny, ale jest blask skóry, blask oczu, blask zdrowia, brak napięć twarzy, które żłobią takie smutne bruzdy czy smutne zmarszczki. Czyli naprawdę są kultury, w których także kobiety tak potrafią na co dzień o siebie zadbać i to nie są interwencje chirurgiczne i to nie są wielkie, długie masaże co chwila i bieganie do kosmetyczki co chwila. To są małe działania dla co dzień, dla zdrowych, ukrwionych, rozluźnionych tkanek w optymalnej formie, które tę formę zachowują właśnie długo, długo. Więc następnym razem, kiedy się zapytasz, czy dla mnie jeszcze w ogóle jest sens przyjść na zajęcia jogi twarzy i automasażu, bo masz na przykład 60 lat, albo czy jest sens zabrać twoją mamę, która ma 70, to nie zastanawiaj się dłużej. Oczywiście, jeśli masz 30 lat, to masz cudowny moment, żeby ten swój potencjał uchwycić i go pielęgnować. No właśnie, my nie chcemy cię wyprasować na amen, bo byłoby to troszkę dziwne, żeby 30 i 60 wyglądała tak samo, ale możemy obiecać, że będziesz miała blask, że będziesz, jak to mówią Anglicy, juicy. Taki jest nasz cel smart agingu, czyli iścia pod rękę z naszym wiekiem.